Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zaczynajmy sobie kolejny odcinek z tej wspaniałej gry. Dostałem 100 tysięcy kredyt, The Crew Credit, czy jakoś tak to się nazywa. I chciałem sobie kupić nowy wóz, ale widzę, że tu nie ma Aventadora na tej liście, którą sobie mam odblokowaną. Więc będę musiał popchnąć fabułę nieco do przodu. Mogę sobie kupić jakiś wóz za te kredyty niebieskie, że tak powiem. Ale no, szkoda mi tych kredytów. Nie wiem, czy one są trudne do zdobycia, czy nie trudne. I mam teraz ogólnie, jeszcze ciągle tym Nissanem 370Z. I w sumie chciałbym kupić coś nowego. Zobaczyć, jak się jeździ. Ale ten Nissan na razie mi wystarcza, że tak powiem. Więc chciałbym później mieć jeszcze Aventadora i nim sobie śmigać, ale też mam wielką pokusę na inne wozy. O, tu mamy Dodge Charger Hemi. O kurde, jakie to drogie jest. Ja pierdzielę. Tutaj mamy tego Nissana R34. Wow, można go zrobić na ulicę offroad wyczyn. Dodge Charger. Ale strasznie mam ochotę na tego Chargera z 69. Tu mamy Grand Cherokee. Czy to jest szybkie? Musiałbym do Nowego Jorku się przenieść. A zobaczmy go sobie, obejrzę go sobie, jak on wygląda. No to jest ciekawy wóz właściwie. Myk, myk, myk. Wow. Wow, kurde, jakie to wielkie. Nieźle. A weźmy sobie... Wejdźmy do środka. Jak tu się wchodzi? Ops. Chcę spalić kapcia, jak to się robiło. No jedź, jedź. Nie mogę palić kapcia. Ale chwileczkę, tu można zrobić jazdę... A, tylko offroad i ulica można go zrobić. Jazda próbna. Zobaczmy sobie. Chwilę potestuję te samochody. No i jara mnie ten Charger, ale jest w cholerę drogi. Kurde. Nie wiem, czy mi później starczy na Aventadora, czy że będę musiał dużo kasy zarabiać. Okej. Okay. Jak brzmi, skubaniec. Ale nie jest to chyba zbyt szybki wóz, co? To jest raczej samochód do taranowania. Tak myślę. Wow. Chociaż nie, no trochę pędzi, trochę pędzi. Jak się tym skręca? Kurde, wiecie co, ja takie mam wrażenie... O nie, dobra, trochę go rzuca. Takie mam ogólnie wrażenie, że w tej grze wszystkie samochody prowadzą się w bardzo, bardzo podobnie. Przynajmniej może, nie wiem... Może ja mam takie złe wrażenie, ale tak jakoś... Tak jakoś to wyszło, no. Miałem wcześniej Muscle Cara w wersji beta tej gry i no, te Muscle Cary prowadziły się trochę gorzej. Kupuję. Mam to gdzieś. Trudno. To jest zajebisty wóz i nawet bez tego. A kurde, tu jeszcze można coś kupić. Ulica offroad. No, można go zrobić na offroad. Ciekawe. A zróbmy go. Idziemy do Detroit. Zobaczymy. I zobaczymy, jak można go przerobić. Wow. Zestaw uliczny. Wow! Poziom 10. Ciekawe, co zrobi ten poziom 10. A nie wiem, kupię przy pomocy tej takiej gotówki, którą można zarobić. Cały czas ktoś mnie zaprasza do ekipy. Po prostu chyba powinienem zaakceptować i tyle, żeby już mnie nikt nie musiał zapraszać. Użyj go na misjach i w testach. Wow. No dobra, ale teraz sobie coś tutaj przeróbmy, bo to jeszcze optyka jest do zrobienia. Kolor, naklejki, a zobaczmy sobie kolor. Oficjalny metalik. Uhohoho. Zajebiście wygląda. Dobra. Niech mnie tutaj tego i... Metalik, taki. Nie, ten mi się nie podoba. Uhohoho, a co powiecie na to? Dobra, chyba biorę tego. A jeszcze jak tu... Ja pierdziele. Zajebiste kolory. O, tego sobie wezmę. Myk. Naklejki. Nie, naklejki są tutaj niektóre bardzo drogie. Płomienie.
Ale damy sobie na razie z tym spokój. Wnętrze. Włókno węglowe. Ciekawe. Drogie to to. Dobra, zderzak. Oh yeah. To jest najciekawsze. Wow. 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 To mi się podobało tutaj. Ten? Czy tu się otwierają te takie przegrody na światła? Nie wiem właśnie, w którym to zderzaku tak jest. Ale biorę tego. Tak. O, nawet całkiem niedrogie to jest, a sporo zmienia. Wow, jaki kozak. Jakie by tu dać? Nie, bo to prawie, że chargera tego nowego zrobi. Jak dam to takie podłużne. Aha, tu jeszcze to się zmienia. Coś było fajnego. One w zasadzie bardzo podobne są w większości do siebie. O, dam takie. Pięknie. Oho. Kurde, jaki kozak. Tego nie mogę jeszcze zmienić. Osłon. Co? Felgi. Oficjalne. Egzotyczne. Retro. Co powiecie na retro? Nie, to nie będzie tu pasować chyba. Chociaż w sumie. Motyw wyścigowy. No to chyba też nie. Chociaż wiecie co? Tu mogą offroadowe nawet pasować. Tak myślę. No i zobaczmy. A może jakieś takie mniej rzucające się w... O, takie dam. Jak to wygląda? No dobra. Lusterka boczne. Tego też nie mogę tu edytować. Spoiler. Może być tylko jeden. To chyba zostanę przy standardowym. I maska. Wow, jak to silnie wygląda. Chcę go zobaczyć. Dobra, biorę tą z włókna. Pięknie! Okej. Okay. I mechanika. Ja pierdzielę. Wow. Dobra, chcę się przejechać w końcu tym autem. A można tu coś jeszcze wsadzić? Można, ej. Tu mam jakieś części zajebiaszcze. Biorę to. Co to? Minus 5 do prędkości maksymalnej, ale przyspieszenie się zwiększy. O, tutaj się pokazują też te staty. Wow. Fajnie. Plus 9 do przyspieszenia, minus 5. To są niektóre naprawdę dobre części. Skąd ja to mam? Zajebiście. Przyspieszenie, hamowanie. Nie wiem, co brać. Poziom auta, ten spada. Dobra, biorę to. Nie wiem, tu coś spada mi za dużo, to tego nie chcę. Skrzynia bie... O, tak! Co to, to, to... Co to właściwie jest? Wirnik, aha. A tutaj nie widzę żadnych zmian jakby. Dobra, biorę to. Oh yeah. Opony. I tutaj też się niedużo zmienia. Prędkość maksymalna, ale wszystko strasznie spada, więc zostanę przy tych standardowych chyba. Dyferencjał. Tu mi też niedużo da. Właściwie nic mi nie da. Redukcja masy. Dobra. Damy sobie z tym spokój. Wow, jeszcze nieźle można było go stunigować. Zajebiście. Okej, okay, mechanikę mamy załatwioną. Mamy naprawdę fajnie chyba zrobionego Dodge'a Chargera z 69 roku. Chcę się nim w końcu przejechać. Oh yeah! Jak to będzie jeździć? Nie mam pojęcia. O, te światła się chyba same odsłaniają, bo one były zakryte. Tylko nie wiem, kiedy się zasłaniają same. Chyba jak jest dzień. Chwileczkę. Kurde, gra mi się skraszowała. Ja nie wiem, dlaczego tak mam. Dzisiaj to już się zdarzyło chyba z piąty raz.
Nie wiem, czy to wynika z obciążenia serwerów, czy z tego, że wysyłaliście mi tyle zaproszeń do znajomych. Naprawdę, i nie mogę teraz przetestować Dodge Chargera, którego sobie właśnie zakupiłem. Naprawdę miałem dużo zaproszeń, miałem chyba 111 zaproszeń do znajomych i myślę, że to dlatego się to tak crashuje. Nie mam pojęcia. W każdym razie ja chyba naprawdę przestanę akceptować te wszystkie zaproszenia, no bo zobaczcie, co się dzieje. Wyskakuje miliard komunikatów, jak wbijam do gry. I no, nie jest to przyjemne, jak ci się co chwilę gra crashuje. Nie wiem, czy to jest właściwie powód. Dobrze, że mi się zapisały, chociaż zapisał mi się tunik tego Dodge'a. Okej, okay. I wbijamy do kokpitu. Wow. Nie wiem, ile on pojedzie teraz. Ale zajebiście liczniki wyglądają. Ja, dziękuję. Wow. No to nie jest raczej zbyt szybki wóz, tak mi się wydaje. Jak na zakrętach. O Boże, ciężko. Ciężko, bardzo ciężko. O rany. Naprawdę. To nie jest chyba dobry pomysł jeździć tym. Jest ciężko na zakrętach, strasznie. To nie jest Nissan 370Z, którym normalnie jeżdżę. Tu jest nieciekawie. O tak. No ale zobaczymy, ile wyciągnie ten samochód. Po takim tuningu, dosyć mocnym, że tak powiem. To jest jakiś tam drugi pakiet tuningowy. Sporo kasy na niego wydałem i troszeczkę nie jestem zadowolony, bo no myślałem, że będzie szybszy, ale w końcu to jest klasyk, muscle car. I powinien się tak zachowywać, więc nie powinienem mieć tutaj do nikogo pretensji. Ha. Wow. No dobra. Mam tutaj jakieś eventy do zrobienia. Zobaczmy. Gdzie to jest? Tu coś jest ciekawego. Sprawiedliwy wyścig. Tu mamy zablokowane coś. Tu są gdzieś... Tu musi być gdzieś jakiś radar, antena w sensie. Tutaj chyba jest, a muszę sobie dojechać. Te na żółto eventy, to być może pewnie większość z was wie, ale... Pętla w... O, to może tu pojadę, to jest dosyć po drodze. Dobra. Użyty samochód. Co to jest, wyślij? A nie. Dobra. Ustaw znacznik, zobaczymy, co to jest. Pojadę sobie tam, mam nadzieję, że to nie jest aż tak strasznie daleko. Ile kilosów? Wow. To jest kilosów, gdzie to się pokazuje? 16. Oj, to trochę sobie pojedziemy. Moim nowym Dodge'em. Ciężko mówić, że on jest ten nowy, ale... No, dla mnie w grze jest nowy. On by się chyba dobrze nadawał na bezdroża, bo można go chyba zrobić, z tego co pamiętam, na bezdroża. Ciekawe, jakby wtedy wyglądał z tym takim pakietem tuningowym. Powiem wam, że naprawdę wyścigi online, bo już grałem sobie kilka. Chodzi mi o te PvP. Właśnie bardzo fajnie się odbywają na bezdrożach i... kilka udało mi się nawet wygrać, chyba ze 2 na 4 albo 5. Tak miałem dzisiaj po prostu... Oj, tutaj mamy chyba jakąś część. Zobaczmy. O, tu coś jest. O, drzewo! Ops, ops. O, to nie było miłe. No dobra, ale tu można jakoś to ominąć chyba. Zobaczmy, pod autostradą coś będzie, czy jak? Okej, okay, tu. Po drugiej stronie, czyli gdzieś tam. Tu powinna być jakaś skocznia, żeby móc przeskoczyć przez te... przez tą rzekę, czy tę rzekę. O. Tory. I no patrzcie, jaka lipa, tam po drugiej stronie jest. Ach. Dobra, spróbuję się rozpędzić. Uwaga. I zobaczymy, co z tego będzie. Teraz przydałby się dopalacz. Oh yeah! Okej. Okay. Muszę zawrócić tu. I zaraz zdobędziemy sobie kolejną część do
Hot Roda. O, o, o. No gdzie? Tu. Nie widzę go. Kurde, nic nie widzę do cholery. Jest. Dobra. Wracamy na drogę. Jest. No i jedziemy sobie do tego miejsca, gdzie mamy event do zrobienia. Wow. Coś wolny ten samochód, powiem wam. No ale chcę nim trochę pojeździć, zobaczyć jak to będzie i tak dalej, więc myślę, że warto. Kurde. Nie wiem, czemu mnie tak wywala z tej gry. Macie też coś takiego? Ja mam Windowsa 8. Mam nadzieję, że to zostanie naprawione. Nie wiem, czy to jest problem z serwerami czy coś, ale no co jakiś czas jest niestabilnie, jest po prostu kiepsko. Ten event, do którego teraz jadę, on nie jest zaznaczony na mojej minimapce i tak się obawiam, że to nie będzie nic związanego z fabułą i nie dostanę za niego nic ciekawego. W każdym razie przejechałem już 6 km w drodze. Zobaczymy, czy 300 się udało. Nie, 290 to jest max, niestety. Ale i tak cieszę się, że mam tego klasyka w garażu. To jest naprawdę fajny wóz. O! Z wyglądu oczywiście. No i nie tylko. What the? O, tutaj. Okej. Okay. Jakoś wyszło. Nie da się zadriftować. Znaczy pewnie się da, ale źle wszedłem jakoś tak. Okej. Okay. 7 kilo. O! 7 kilosów. Jo! O, na milimetry, ładnie. O, coś wyskoczyło, ale spoko. O kurde, tu się robi wąsko już. Hopa! Świetnie. Widzę, że ten wóz fajnie się zachowuje na hopkach. W sensie nie ryje tak o podłoże jak Nissan 370Z, co jest zresztą zrozumiałe. W końcu mamy tutaj wyższe zawieszenie, mniejszy, większy prześwit. Trochę się też bawiłem w zabawę z policją i powiem wam, że... O, tutaj mamy kolejną część, ciekawe. I powiem wam, że naprawdę ciężko ich zgubić. Może nie tyle zgubić, co ciężko się z nimi bawić, żeby ich rozwalać i tak dalej. Okej. Okay. Naprawdę będę musiał wszystkich was niestety usuwać z listy znajomych teraz. A jest naprawdę sporo tych zaproszeń zaakceptowanych. No bo to bez sensu, ja i tak nie mam, nie dam rady ze wszystkimi grać. A te powiadomienia będą mi wyskakiwać uporczywie bez przerwy, jak będę grał, więc dla mnie to jest trochę takie niefajne. Wiecie? No zobaczcie, no ci sami po prostu mnie zapraszają w kółko bez przerwy. No jak raz nie zaakceptowałem, znaczy, że nie chcę grać z nimi, tyle. Dobra, 5 kilometrów. No nie, no całkiem fajnie się jeździ, przyjemnie tym Dodge'em. Chociaż wolałbym tą gotówkę, te kredyty śmieszne, przeznaczyć na Aventadora, którego nie mogę się po prostu doczekać. What the fuck, mały miś? Gdzie my w ogóle kluczymy? Jak ten GPS prowadzi? Najpierw w tą, potem w tą, potem w tamtą. O, o, o. Patrol policji. No już nie będę się bawił w policję, mamy 3 km do celu, więc... Okej, okay. I to jest gdzieś tutaj. Nie wiem, co się robi z tym wyzwaniem. To jest jakieś wyzwanie takie poboczne, albo coś w tym rodzaju? Chyba tak, ale nigdy go nie robiłem. Teraz zobaczymy. Tak, to jest jakieś takie poboczne. Ja tu jadę pół stanu. Trzymaj się linii. A. O to tu chodzi. Oj, tu by przydał się wóz z lepszym zawieszeniem, zdecydowanie. Okej. Okay. Dobra. Tak, to się robi coraz węższe i jak wypadnę z tej, z tych strzałek, będzie trochę lipa, bo stracę punkty. Ale idzie dobrze, idzie dobrze. O, jakie wąskie, what the fuck? Nie! Ojej, ojej, ojej.
Jest dalej, Lucek, dalej, dalej, dalej. 5 sekund. Będzie złoto, czy nie będzie? Jest złoto. Oh yeah. Coś się udało tutaj zdobyć. Naprawdę bardzo fajnie mi poszło w tym dodżu. Odblokowałem jakąś część, którą będę mógł użyć dopiero na poziomie 19. Okej. Okay. Dobra. Mam dopiero 12 poziom. Okej, okay, teraz tak. Muszę skupić się na tych eventach, które trzeba tutaj zrobić. Usuń znacznik. O, właśnie tak. I tu jest coś jeszcze. No, ale to jest to samo. Gdzie są zaznaczone te takie moje rzeczy do zrobienia? Gdzie to jest? O, tu coś chyba jest. Tak, to jest to, co muszę zrobić. Najmocniejszy. Mhm. To gramy od razu. Solo, lecimy. Oh yeah. Wygrane części pogorszą mi osiągi samochodu, więc... Wow. Oj, to będzie chyba fajny wyścig, co? Zajebiście to wygląda. Naprawdę fajny klimat. Okej, okay, let's start it. Ja wiem, czy te felgi tak pasują? Może i pasują. Nadają takiego groźnego wyglądu do tego auta. Okej, okay, co tu, po bezdrożach będziemy jeździć? Czy ja... Wow, ale fajnie zarzuciło. Tylko jest problem, to nie jest samochód stunigowany na bezdroża, więc tu będę sobie chyba radził trochę gorzej niż właśnie samochód dedykowany do tego. Okej, okay, pojedźmy sobie tu. Wow. No trochę buja. Mogę tu wziąć Nissana 370 stuningowanego właśnie na bezdroża. Pokażę wam go dzisiaj może jeszcze, jak nie zapomnę. Bo naprawdę fajnie wygląda po tym takim hardkorowym tuningu. Da mu taki wielki pług śnieżny z przodu i myślę, że wam się spodoba. Okej. Okay. I... O, what the fuck? O kurde. I strzelamy nitrem. Gaz do dechy. Pięknie. Okej. Dobrze. Ale ten z przodu prowadzi. Kurde, naprawdę mocny typek. To jest już siódmy checkpoint. Ja powinienem wziąć tu inny samochód, bo jestem za wolny, naprawdę. Fajny jest ten charger, ale trochę wolnawy. Ciekawe, ile kasy mi tak ogólnie zostało, bo sporo przeznaczyłem na tuning tego wozu. No i trochę się niestety zawiodłem. Jak myślicie, do czego najbardziej te muscle cary klasyczne się tutaj nadają? Chyba do pojedynków między nimi właśnie. No jeśli tak, to straciłem sporo gotówki. No ale ja mam takie przysłowie, że najpierw trzeba dużo stracić, żeby później nauczyć się zyskiwać. I Komaro, spadaj! Pięknie. Yeah. Pięknie. I meta! Aha, rozumiem. Komaro chyba też przyhamowało przed metą. Już mnie nie próbuje nawet wyprzedzić. No ale dobra, przynajmniej wygrano mam w kieszeni. To tak. I zobaczmy, jak to wygląda. Chociaż w zasadzie te Camaro było dosyć szybkie, ja wiem. Może uda się jeszcze tego Chargera... O, zobaczcie, jaki ciulowy medal zdobyłem. Ja pierdzielę. Dobra, najmocniejszy. To nic, trzeba powtórzyć, tylko trzeba zmienić auto koniecznie. Ale dobra, to już, nie wiem, może kiedy indziej powtórzę. O, tu będzie chyba jakaś cutscenka. No, jeszcze za słaby ten mój Charger. Dobra, to weźmy sobie inny wóz. Mobilny garaż. I tu mam właśnie tego Nissana stuningowanego na offroad. Pokażę wam go. O, i tak sobie on wygląda. Nieźle. Dobra, to teraz tak. Tu mamy zrobione na brąz, bardzo słabo. Ale tu mamy coś kolejnego do zrobienia. Docieranie silnika. Myślicie, że to zrobił? A, zobaczmy. Wieczka, tu się coś. O, tu się coś pokazało ciekawego.
Omar. Szybka podróż. Może zmienię tego chargera. Może uda mi się teraz coś tutaj ugrać. Okej. I mobilny garaż. Biorę jednak tego Dodge'a. Chwileczkę, bo to jest... Aha, no to powinien być lepszy. Przyspieszenie, prędkość maksymalna lepsza. Tylko, że więcej waży. Aha, koni mechanicznych ma więcej. Więc powinien być niby lepszy, no ale... Tak naprawdę moim zdaniem waga jest ważniejsza od... ważniejsza jest od tego. Od mocy, jaką posiada samochód. Chodzi tu mi o konie mechaniczne. Oj, chyba nikt się nie zgłosi tutaj do tej misji. Bo nikogo w sesji tu nie widzę. Chociaż nie, no może ktoś się zgłosi. Zobaczymy. A raczej wątpię w to. Bo już się kończy odliczanie i zobaczcie, że nikt... O, ktoś się jednak pojawił. Ale jaja. Był na sam koniec odliczania. Nieźle. Zobaczymy, czy go wbije do tej misji, czy nie. Powiem wam szczerze, pierwszy raz ją będę robił, no bo... W becie tej misji chyba nie było, tak mi się zdaje. Chyba tak właśnie było. Albo ja po prostu nie chciałem tego przechodzić. A nie, może i było. No, ja nie chciałem tego przechodzić, tak wiecie, tych eventów dużo, tylko chciałem sobie pozwiedzać cały świat gry, a te takie wszystkie rzeczy poboczne, znaczy główne, zostawić sobie na później, jak już będę miał pełną wersję gry, czyli teraz. I dlatego właśnie tak sobie robię. Jakim wozem będę śmigał? Tak, tą misję chyba jednak robiłem, bo kojarzę ten samolot, tą taksówkę. I tu będziemy jeździć jakimś dużym... O właśnie, tak. Tu będziemy śmigać właśnie tym autem. No i zobaczmy. Wow. No tak, to jest ten znany wyścig, który znamy z trailerów. The Crew oczywiście. Wow. No i zobaczymy, czy będę grał z tym graczem, który wbił w ostatniej chwili. No mam nadzieję, że go wbiło jednak do wyścigu. O, jest! Fajnie. To lecimy. Zobaczcie, leci sobie tutaj koło mnie. Powiem wam, że troszeczkę są tutaj lagi w tej grze, niestety. I wow, śmigłowiec. I no, czasami zdarzają się gracze, którzy nie mają lagów. What the fuck? Przeleciałem nad gościem, ładnie. A czasami są takie lagi, że lepiej po prostu wyłączyć kolizję. Okej. Okay. Także, no na obecną chwilę, tak przynajmniej moje wrażenia z tej gry są takie właśnie, że mniejsze lagi są w Need for Speed World niż tutaj. Taka jest sytuacja, chociaż może z nie, serwery są, ale w sumie co mi obchodzi, że serwery są przeciążone czy obciążone. No, na obecną chwilę, jak dla mnie, gra się crashuje często i są lagi, więc... Nie wygląda to zbyt ciekawie. Ale. Gra jest naprawdę mega pod wieloma względami, między innymi samochody. Niektórzy zarzucają tutaj kiepskie prowadzenie. Wiecie co, to jest kwestia sporna. Do tego trzeba się po prostu przyzwyczaić. No, każda gra wyścigowa, każdy tytuł inaczej jest zrobiony, może tak. I no, po prostu te samochody tutaj prowadzą się inaczej. Oh yeah, wygrałem. No i dobra, i to tyle. Właściwie jeden wyścig musieliśmy lecieć aż do Vegas, żeby go sobie zrobić. I poza tym tyle. Misja ukończona, number one jestem. I zdobyłem sobie poziom ekstra. Ale srebro tylko, no to tak sobie. Okej. I jestem teraz chyba w... z jakimś graczem w sesji czy coś? Oczekiwanie na graczy. Co my będziemy razem robić? Nie mam pojęcia. On ma teraz, tam widzę, Dodge'a Chargera.
Powrót do swobodnej jazdy. Wow. Zobaczymy, powinniśmy być obok siebie. Tak, jesteśmy obok siebie. Możemy razem śmielać, jesteśmy razem w ekipie, ale tutaj jest radar do zrobienia. Czy tam antena. Zobaczmy. Tak, kojarzę. Aha, to jest tu. Teraz sobie pojedziemy do następnego eventu. Skoczę tu. I tu jest ten. Ta cała antena, która odblokuje nam jakieś tam mniejsze chyba aktywności tutaj dookoła w Chicago. Stacja danych. Tak. Odblokowało nam między innymi te wszystkie takie pachołki, które z kolei oznaczają... co oznaczają? Oznaczają to, że możemy sobie znaleźć jakieś ciekawe miejsca. Je też należy sobie robić, bo za to są jakieś tam punkty, poziomy i tak dalej. Tu muszę się rozpędzić odpowiednio, zawrócić i chyba skoczyć, bo tam z tej strony nie ma po prostu... A, mogę po prostu... O, sobie tak wrócić też. Uuu, i gdzie mi zaznaczyło tą trasę? Chwileczkę. To jest tu gdzieś. O, właśnie tu. Ustaw znacznik i sobie pojedziemy kawałek. Okej. Okay. Czy ten kolej za mną pojedzie? Nie mam pojęcia. Nie wiem, ale jak będzie chciał i zaakceptuje moje zaproszenie do kolejnej gry, to pojedziemy sobie razem. Yeah. Zajebiaszcza to wygląda. Wow! Oh shit. Troszeczkę się rozwaliłem. No nic. Te uszkodzenia wizualne, one się naprawiają same. Natomiast samochód psuje się po jakimś tam czasie i trzeba go naprawiać w warsztacie już. No nie wiem. Jeszcze jak wpływają tutaj uszkodzenia... Kurde. Jak wpływają tutaj uszkodzenia, te takie, które trzeba naprawić w warsztacie na osiągi samochodu. Ja się natomiast jeszcze jakoś specjalnie... O, tutaj mamy na przykład tego jednego pachołka. Specjalnie się jakoś, nie wiem, nie zwracam uwagi na te uszkodzenia warsztatowe, że tak powiem. Dostałem chyba trochę kasy nawet za to. Okej. Okay. O! To już tutaj. Kooperacja z ekipą. No zobaczmy. Może zaakceptuję. Nie mogę obracać teraz kamerą. Ale mogę się ruszać. O, to jest ciekawe. Czyli mogę sobie jeździć. Ale chyba ten koleś jest offline teraz, więc lipa. Opuszczę tą ekipę. I pójdę sobie zrobić chyba solo, albo może jeszcze spróbuję kogoś z sesji zaprosić. Zobaczymy, czy ktoś zaakceptuje. O, no i zobaczmy. Tutaj odblokuję chyba jakieś zawieszenie, które da mi plus jeden punkt do osiągów. Pojadę sobie jednak solowo, bo nikt nie chciał tam zaakceptować. Trudno. Muszę zdobyć tutaj jak najlepszy wynik. Wow. Tu jakiś Dodge zajebi... Nie, czekajcie, to jest... To jest... Mustang albo Chevy GT500. Ale chyba też robiłem tą misję. Skyline, wow. Mogłem go kupić i chyba jeszcze nawet mogę. No ale dobra, trudno. I zobaczymy jak mi będzie szło w moim Dodge'u. Wow. What the fuck? Rozbił się tam ktoś. Jee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 
Wow. Pod prąd kawałek. Nawet radzi sobie. O! Radzi sobie jakoś ten dodge. Chociaż na zakrętach troszeczkę lipa jest, jakby go za mocno wyrzuca. Okej. Okay. Wygraj wyścig uliczny. No to już sobie też robiłem w becie. To jeszcze nie jest ten etap, gdzie będę robił całkowicie nowe misje. Podoba mi się ten dodge, chociaż może bym dał inną maskę. W macie. Tam były jeszcze możliwości dodania maski w macie i po prostu w zwykłym kolorze lakieru.
I myślę, że lakier w kolorze lakieru by to najładniej wyglądało, bo obecnie ona bardzo się wyróżnia, bo boki tego samochodu są no, szerokie i po prostu to widać, to nieestetycznie trochę wygląda moim zdaniem. Ale maska i tak jest kozacka, no przynajmniej w warsztacie wyglądała fajnie. O kurde, trzeba hamować. What the fuck? Dobrze. Ludzie, spadaj! O kurde. Okej, zaliczone. What? Kurde. Pięknie. Tamci zostali gdzieś z tyłu. Ja jak grałem w becie, to nie radziłem sobie tak dobrze. Nie wiem, czy to za sprawą tego Dodge'a. O, teraz mnie nieźle koleś podgonił. Jakiś w Focusie bodajże. Ale, teraz widzę, że nawet na zakrętach jakoś sobie radzę. Może to kwestia przyzwyczajenia? Nie wiem. Ale idzie dobrze, idzie dobrze. Wow. I już tylko meta została do pokonania. Nieźle. Trochę, o, trochę sobie uszkodziłem wóz. Tutaj nawet jak się lampy strąci, to samochód się wizualnie uszkadza. Co jest dosyć fajne i w ogóle te uszkodzenia wizualne są ciekawe. Nie są jakieś tam hardkorowe jak w Burnaucie. Ale ładnie się ta blacha gnie i no myślę, że fajnie to wygląda. Okej, okay. Wyposaż. Da mi to trochę tam kopa. No i kontynuuj. Moi drodzy, na dzisiaj to tyle, jeśli chodzi o te Crew. Mam nadzieję, że gra się wam podoba. Ten jaki rozwalony w ogóle. I że no, będziecie chcieli w nią grać, bo jest ciekawa. O, właśnie, zobaczcie sobie teraz te lampy tutaj się zakryły w moim Dodge'u. O, jo, doszedłem, skumajcie. Wow. Co nie, to jest to. To jest to, co chciałem właśnie zobaczyć w tej grze. Absolutny wypierd. Ja pierdzielę. No nic, dziękuję wam, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.